kocham Wisłę i od pierwszej chwili kibicowałam i jeździłam. Ale na Wisłę to na każdy mecz. Robiłam na Azorach, no to przeszłam bez takie tory i już mnie jest na Wiśle. No. Ja chodziłam. Mąż nie chodził, bo był kilka razy, dostał zawał, więc już nie szedł. A ja to już jeździłam do Mielca, Opola, do Chorzowa. To jeździłam. No, ten to się dało jechać, no ale do roboty trzeba było rano wstać o czwarty, o piąty był pociąg za pięć. No. Też tak nie było cudownie, jak teraz mają. No, no i takie życie. Teraz się siedzi wygodniej, to nie dawniej. Ale się kochali dawni ludzie, jeden drugiemu nie ubliżył, to było, z dziećmi siedzieli koło człowieka. Pani Juliano, to już trochę czasu, ja wiem, gdzieś od 70 roku jeszcze był stary stadion Wisły, był ten jeden z sektorów, gdzie przeważnie ci kibice z Węgs Wielkich, którzy kibicowali Wiśle, tam się gromadziliśmy na tym sektorze w różnych jego miejscach, ale jak mówili, że będziesz tam, no to mówię, każdy wiedział, na którym sektorze i gdzie można się szukać. Także, że pani Julia też tam była, no i tam się spotykali kibice. Starsi, młodsi, wszyscy można powiedzieć. To jest jedna z naszych zdecydowanie najwierniejszych kibicek, możemy to powiedzieć, bo stażu pozazdrościłby jej nie jeden młodszy fan. Pani, która sama podkreśla, że opuściła bodajże tylko jeden mecz na tym stadionie, odkąd zaczęła na Wisłę chodzić, także mamy kilkadziesiąt lat stażu kibicowskiego i to tylko z powodu choroby, wtedy nie była w stanie już dotrzeć. Na każdym meczu mocno trzyma kciuki, tuż za naszą ławką rezerwowych dopinguje naszych zawodników. Ja Żydzi mogę bez piłki. Jeżdżę z nią już, no wiem, ze 3 lata, bo dłużej teraz jak jeździmy na sobie, że ja i wnuk i pani Pięcikowa. Chyba nie wiem, czy raz za ten czas nie była chora, tylko zdaje się wtedy była, coś ją tam zmogło, to raz chyba nie była. A tak to nie wyobrażam sobie, żeby nie była, mimo po prostu różnych dolegliwości, jak na swój wiek. Nie przypominam sobie, żeby nie pojechała na mecz. Zresztą gdyby nie pojechała, to by się bardziej rozchorowała, tak przypuszczam. A jeżeli jedzie, to działa to w przeciwnym kierunku, zdrowieje. Także mimo wszystkich przeciwności, tak się to w jej przypadku dzieje. Musi mieć jakieś zamiłowanie, żeby iść. To mnie podziwiają, że idę. A chce ci się? Ja mówię, no a tak, jakich tam panów widzę? Mówię, to szkoda mówić, a co wy widzicie? Nic. A ja przynajmniej widzę panów ładnych.
No bo tak prawda jest. No, no jakbym tu niedziela przesiedziałabym, no i w domu. Nie, a tak to mam rozszyta noga, mnie tak bolała teraz, ale jak ten, to bym więcej krzyczała i ten, i śpiewała lepiej, a tak to nie śpiewałam, bo tak mnie noga bola, spuchła mnie, rwało mnie, jak nie wiem. Reszta kibiców może uczyć się od pani Julii wierności wobec barw klubowych, tego, że nawet jeżeli idzie gorzej przez chwilkę, to oczywiście wszystkich nas serce boli, ale to serce bije dla tej białej gwiazdy, więc wracamy na następny mecz, znowu z nadzieją na zwycięstwo. I tak, jak widać, można przez kilkadziesiąt lat, więc mamy wspaniałych kibiców i marzymy o tym, żeby o takich osobach jak pani Julia móc rozmawiać jak najczęściej, kolejne reportaże o tych kibicach z kilkudziesięcioletnim stażem, którzy spędzili właśnie przy remoncie całe życie, tutaj zostawili serce, bo to jest dla nas najlepsza nagroda i to jest najlepszy dowód, że Wisła Kraków to jest, może tutaj idę śladami Barcelony z hasłem, ale coś więcej niż klub, tak możemy zaryzykować taką tezę. Tutaj wyrosła na taką ikonę naszego klubu. Od wyborów na ekstrafankę pani Julia była naszą kandydatką. Mamy oczywiście wiele pięknych młodych kibicek, ale stwierdziliśmy, że chcemy pokazać coś innego, zademonstrować właśnie ten staż kibicowski, przywiązanie do klubu, zwłaszcza, że taka wyjątkowa postać, bo rzadko się zdarza, że nie dość, że tak zaawansowana stażem kibicka, to jeszcze matka legendy, więc tutaj ma podwójne zasługi wobec Wisły Kraków. No i cieszymy się, że teraz dzięki tym wyborom na ekstrafankę, w których została wyróżniona, ma swoje 5 minut również medialne. Ja nie wiedziałam o tym, dopiero, no później dopiero dowiedziałam się. No. Strasznie byłam zdenerwowana, po co mnie to wybrali, człowiek tam, stary będzie tam kibicował, no i mówię. Później te, były te plakiety takie, no i tak zostało. No ale przyjechali z Wisły na Boże Narodzenie, chyba 2 dni przed Wigilią. Przywieźli mi kwiaty, przywieźli mi koszulkę, przywieźli mi takie wina dobre, no i koniaki, no i kwiaty takie piękne przywieźli. Mogę pani pokazać, jakim dostała z Wisły ładną koszulkę. Piękną, z podpisami, wszystkich kocham. Na początku, jak nagłośniona została ta sprawa na kibicę Wisły, była nominowana, więc co niektórzy po prostu, no tak zaczęli przecierać oczy ze zdumienia, ale później tu taki był pozytyw. Od najmłodszych, ja wiem, od takich 17-18-latków, no to gdyśmy szli tam ze stadionu, to zaczepiali ją, żeby sobie zrobić zdjęcie. Mi się wydaje, że tak pozytywnie wpływa na tych młodych ludzi. Podziwiają mnie, że pani ma tyle lat, jeszcze pani interesuje i że rozum, że wiem ruch z tego, no, z której strony to jeszcze wiem i ten nie zapominam. Jakby się urodziła dzisiaj, to może by była i piłkarką, nie? Bo ma zacięcie do piłki nożnej. No oprócz tego można powiedzieć, że jak na swój wiek, że się zna po prostu na przepisach gry piłkę nożną. To jest mało spotykane, bo niewiele ludzi się zna na tym, nie? A ona jakoś, mówię, no, jest trochę wiekowa, jednak jest zorientowana, co to znaczy faul, spalony i te inne rzeczy, rogi, nie rogi. W związku z czym cały szacun dla niej. Dużo znajomych, dużo. Ja nawet przychodzę koło mnie i mogę sobie z panią zrobić zdjęcie.
Ja mówię, ze starą babą? Nie, nie muszę zrobić, bo największy kibic pani najstarszy. Mój Władziu taki szef, narzeczony. Ale o 3 lata młodszy, ale zachodzę do niego, jak tam Władziu? Możesz jeszcze czy nie? A on mówi, tak, wypić kieliszek, mówi. No. Bo niektórzy to myślą, że coś w głowie, ale ja tak zapytam się i do nich. Nie słyszy dużo, mam aparat i słyszy, no, ale i trochę kulawy na nogę, ale fajny taki, pożartuje. Ja mówię, na wiosnę bierzemy ślub, mówię. Żarty mi się strasznie trzymają. Jeszcze głupstwa. Nigdy nie biorę na poważnie. No i tak życie leci. Mecze wyjazdowe to oglądamy u mnie. Przed każdym meczem tam się mówi tylko, o której jest mecz, pyta się, no to już przychodzi na każdy mecz Wisły. Ostatnio właśnie na ostatnim meczu z Lechem Poznanie nie było jej. Mówię, dlaczego? Bo mówię, nie byliśmy, że przyjdzie, bo zresztą my mieszkamy vis-a-vis siebie, to jest przejść ulicę tylko, nie? Ale nie było, no i mówię do żony, że ona zadzwoniła, mówi, nie ma, nie odbierał pięciu, nie wiedziałem, co się stało, nie? No ale później druga połowa się zaczęła, już tak i patrzę, idzie tu sąsiadka, doznała kontuzji. Ja przyjechałam ze szpitala, synowa mnie podwiezła, pojechała do domu, a no to wyprowadziła mnie, ona pojechała tu, a jak poszła, to ją zamkłam i poszła tak słów do sąsiada. Najgorzej było bez drogi, bo te samochody tak jeżdżą, żeby przejść na drugą stronę, kuśtyk. A oni chcieli tu, dzwonią do mnie, nie ma nikogo. Mówi, chcieli telefon tu rozwalić, a nie wiedzieli, że ja pojechałam na pogotowie. Wszystkich ich kocham na Wiśle. No, owszem, lubię tego Głowackiego, jak gra, bo jest obrońca, ale Małeckiego uwielbiam. Jak strzela z daleka, to mi się podoba. A tak to wszystkich. Wszyscy grają i wszyscy chcą wygrać, no nie? Nie wiem, żebym była takim za tym, że jednego, nie? Wszystkich. Cieszy mnie i interesuje mnie. Jak grają, tak z daleka strzela, mówi, nie takie merdanie pod bramką, jak strzeli, tak to mi się podoba. I mówię, żeby synowi, mówi, żeby strzelali. Tak jak widzę, to nawet by chcieli, żeby jak ma piłkarz tylko piłkę przy nodze, obojętnie czy na 30, czy na 40 metrze, czy na 20, to powinien już strzelać, mówi. Bo podoba jej się właśnie gra do przodu, że mówi, mało strzelają, mówi, powinni non-stop strzelać, nie? Choć czasem są takie sytuacje, że się nie da, no ale pani Julia, jednak jak będę strzelać, mówi, to zawsze coś z tego wpadnie, a jeżeli się mówi, nie strzela, no takie jest prawidła, nie? Bo jest takie powiedzenie piłkarskie, jak nie masz co zrobić z piłką, nie masz komu zagrać, kopnij mocno w kierunku bramki, a nóż się coś po drodze stanie. No. Więc pani Julia wychodzi też z tego założenia, mówi, że jakby, mówi, kopnął, to by coś było, jak nie, no to nie ma, no i taka jest sytuacja, nie inna. Czasem sobie tam przyknę, ale tak po cichu. Czasami sama gdzieś tam po jednej nieudanej drugiej akcji ponarzeka, ale wie, jak to jest ważne, zresztą no, jako matka wspaniałego byłego zawodnika, wie, że to jednak trzeba
podejść do tego na spokojnie. To są ludzie, chcą wygrywać. Mamy prosta sprawa, 22 zawodników, dwie drużyny. Obie te drużyny chcą wygrać, więc tutaj samo nic się nie zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o panią Julię, bardzo żywiołowe wsparcie. Zawsze trzyma kciuki, tam próbuje krzyczeć, jakoś dopingować. Zawsze wokół siebie ma grupę wiernych kibiców. Czasem leci mi łza, ale to już muszę być zdenerwowana strasznie. Ale już teraz czuję, za nerwowa się robię na tych meczach. Ja mam całe mokre ręce, jak tam jestem, jak tam źle grają. Czasem dobrze grają i przegrają, a czasem nie grają tak, a wygrają. Co to znaczy, Franca, że przez nerwów mi brakuje? No bo ja zawsze Wisła niecelnie podaje, żeby przerzucili, wiesz, to by było dobrze. Ani środkiem i nic. Szybko! Jezus Boże. Pierwszy tu po dołu. To był dobry. Tak powinna wysłać. Daleka nie uderzają, a nie. No! Strzelili nam. Jeden. Jak na każdym meczu, nie? No, tam są wzloty i upadki. Jest i taka pomruk pod nosem, jak jest źle. No ale nikomu nigdy nic nie ubliżając. No jest to takie po prostu czasem jej niezadowolenie, jak to nie idzie po jej myśli. I wtedy mówi, że muszę powiedzieć, Kaskowi mówi, żeby tym zawodniku powiedział, jak ma strzelać. I, bo niejednokrotnie, Kazik był królem strzelców, nie jeden raz. I on, przypuszczam, napastników szkoli, więc oni powinni brać przykład z trenera, który po prostu dzisiaj może przekazać te umiejętności, jakie on posiadał po prostu w strzelaniu bramek. Oni go lubią w pierwszej chwili, już tam jest, od młodych lat tam jest i dlatego tak śpiewają. No żadnemu trenerowi nie, tylko onemu zawsze. Ale ładnie to było, nie? Poleciał mi z oka. Albo wołają, żeby wszedł do ataku. Żeby się rozebrał i wszedł. Kibice wołają. On by jeszcze chciał, ale kolana mu, wodę mu ściągali. Teraz są inne koszulki, inne wszystko i getry. Przecież nie było tych getrów, jak duży mróz, to wdziwają getry, bo kolana. Wysiadło mu kolano jedno. On chyba tam, mówię, zostanie do śmierci na tej Wiśle, bo on tylko tam widzi. No nic w domu nie chce zrobić, no tam na Wiśle. No przyjedzie zmęczony też i no to jak pod wieczór, no to wisiece koło domu zrobi. Pochodzi do sąsiada, porozmawia. Na Węsanka, jak trenuje, idzie. Ja do roboty, on sam tu w domu zostawał, tylko tu był stary dom, taki drewniany i ten, no i chował się sam. Jeszcze go budzili rano, nie, bo ja o piątej wychodziłam, za 15:05 już szłam do pociągu. No, robiłam w Krakowie i nawet zostawał. Ile razy zaspał, nie? Budzili go. Pani Julia pracowała, mąż też, Władysław też pracował. Więc Kazik tak do południa to był sam, można powiedzieć. Do szkoły, no to jak po szkole tutaj, no tośmy razem grali tutaj. No i więcej chłopaków też, bo do boiska jest po prostu 200 metrów. Przychodził do domu ze szkoły, no na boisko, bo nie miał do czego. Klucz miał koło siebie. No to przegrał w piłkę i z kolegami tam. Dlatego jak pociąg stał o trzeciej, to on leciał do domu.
i odmykał i wodę naciągnąć, takie było jego. No. Razem jeszcze graliśmy w Trampkarzach Węgrzanki, Węgrzce Wielkie, a później w juniorach jeszcze trochę i w trakcie wieku juniora Kazik przeszedł do Krakowi, do Krakowa. Tam go wypatrzył bodajże pan książek świętej pamięci już, który się tam opiekował młodzieżowymi drużynami. Później przyjechali z Wisły i musiał przejść do... No lepsze warunki były, nie tak musiał, tylko lepsze warunki mu dawali i przeszedł. I dobrze, że zrobił, że przeszedł. No ja się musiałam zgodzić, podpisać się, że idzie. No ale tylko na Kolonii. Zawsze przynosił medale, pierwsze miejsce zawsze. Był uparty, tak jak uwziąć się to musiał. Nasz najlepszy strzelec dotychczas we wszystkich meczach, seriach, zawsze przychodzi czas na podsumowania, to i tak kończy się na tym, że pan Kazimierz Kmiecik jest tutaj numerem jeden. No i oczywiście jeden z czołowych strzelców nie tylko Wisły Kraków, ale w całej historii polskiego futbolu. Oglądałam w telewizji, oglądałam, no. Jezus Maria, to też był. No jak wrócili, chyba w ten czas, co to przyjechali, co wjeździli z Krakowa go, całe Węgrze były ubrane, te siatki, wszystko, strążki, tu w garaży wymalowane, zdobycie tych medali. No, ludzie tu byli za nim strasznie. Olimpijczyk, reprezentant kraju, no to jeden po prostu taki rodzynek, nie, się zdarza. Nie każda miejscowość się może tym pochwalić, nie. Zresztą no, on tu rozpoczynał i później już, gdy zakończył profesjonalną karierę, to kończył, jak się to mówi, w Węgrzance, już jako starszy trochę pan, ale jeszcze kończył karierę w Węgrzance, tu gdzie stawiał pierwsze kroki. To jest Kazika od kibica, nie wiem, z Tarnowa, bo tu pisze z tych wypisane, jak królem strzelcem był. O, to jest Kazik. A tu widziała pani... Treniowali i zajął czwarte miejsce. Kazik z prawnym wnukiem swoim. Grali z tą zbrojówką i pamiętam, czy chyba Kazy nie strzelił tego karnego. Kibice zaczęli, no jak to, na niego wołać. I później z połowy boiska, jak do już prąga, tak strzelił w ramkę. No to mu brawo bili. Bo ja mówię, jak nie strzelił karnego, to nie dostanie kolacji. Najlepszy było jak Kazik, Kusto i Kapka. Wszyscy trzech na K. To byli napastnicy, no. To byli, ale to były piękne mecze, były, Jezus. Zdobyli chyba teraz w ten czas pierwsze miejsce. Ale najlepiej mi się podobał, jak grał z Lechem Poznań. W ten czas 8 bram strzelili i chyba Kazik 5. No raz dostał piłką w głowę, wpadł do siatki, no i później go wyciągli. Ale chyba już nie wszedł, bo zawroty głowy i nie mogli go tam dokrzysić, no bo to... No to leci taka piłka, chciał głową, no dostał i majty nie ma. Ten czasem się strasznie zdenerwował. No bo to różnie, jakby dostał gdzieś i nie ma, no nie. No też miał, kopnięty był tu z tyłu, ta torebka taka, koło kostki zerwała się czy coś, to długo na ten był, żeby nie grać. A raz w zimie byli na obozie w Łapanowie czy gdzieś i tam ponosili ciężary. I przywieźli go tak w zimie, takiego chorego, chyba się oberwał albo coś, no bo taki, że... No i zostawili go w domu. Później patrzeć na drugi dzień, przyjeżdżał lekarz o 10, a Kazik poszedł na 9 na pociąg i pojechał do Wisły. Pytają się, lekarz się pyta, gdzie Kazik? Ja mówię, pojechał na Wisłę na trening. Nie wierzyli, że pojechał. Chociaż gorączkę miał i wszystko. Dawniej się leczyło. Rosół takie dobry, jak to krowę zabili, bo to nie było za komuny, tak? Rosół, żółtko do szklaneczki i to szło. Drugi gol dla Kazika Kmiecika.
Nie widziałam tego. Jak pan? Pana? No bo tak robię z podchodacją. To nie widzi, że go spotkamy i wtedy przegraliśmy jeden na boku. Drugi na uderzeniu przybrówkę i cieza jedyną bramkę na białej gwiazdy, czyli Rafał Bogówki. Drodzy kibice, bardzo dziękujemy, że z nami byliście, że z nami jesteście. Parafrazując słowa, tak się bawią ludzie, kiedy Wisła gra. Ludzie, dzięki, że jesteście. Dzięki, że byliście i dzięki, że będziecie w następnym sezonie. Do zobaczenia F22. Miałem szansę porozmawiać z panią Julią, przygotowywałeś materiały, reportaże wideo również. Bardzo ciepła, pozytywna osoba. Kiedy trafiliśmy do niej do domu, zaczęła od częstowania wszystkim, czym możliwe. Była herbatka, był wielki kawał ciasta, a nawet proponowała coś mocniejszego. Oczywiście w pracy nie mogliśmy sobie na to pozwolić, natomiast to pokazuje serdeczność pani Julii. Naprawdę człowiek ma poczucie, że obcuje z taką swoją dodatkową babcią. Bardzo ciepła, serdeczna i przede wszystkim dobry człowiek, dobra osoba. Sam wdową. Mąż miał 61 lat, 30 lat jestem głową. No to tak się widzi też. Też się przechodziło. Raz dobrze, raz źle, bo tak w życiu bywa, nie? Bo jak we dwoje, to jest inaczej. A tak sama w domu, syn daleko, w Grecji i w Niemczech. Dzisiejsi ludzie powinni się od pani Julii uczyć takiego hartu ducha. Ja po prostu ją podziwiam, nie? Bo przecież to jest kobieta już prawie 90-letnia. I nie wyobrażam sobie, bo ja przypuszczam, że niewielu tego wieku może doczekać, ale że ona jest tak nastawiona do tego świata raczej pozytywnie, mimo różnych przeciwności. Jest bardzo pozytywnie do tego nastawiona. A co mi w życiu? Niech pani powie, co w życiu mi pozostało. Dziś, a jutro. Tylko, że ja mam taką naturę, że się nie przejmuję. Czy dziś, czy jutro, to mnie już wszystko jedno. Młodzi umierają, ja. Wytrzymają tam w niebie ze mną? No nie wiem. Jak nie będzie meczu tam, to nie wiem. Zadowolona jestem, żeby dali tylko szło tak. I kibicować będę. Póki mogę, póki mogę. Jak po malutku idą.